Radio Rotunda. Serwis informacyjny. Witam i zapraszam na serwis informacyjny. Już na początku marca rozpocznie się przebudowa Okrąglaka. Mieszkańcy Poznania w końcu doczekają się modernizacji tego obiektu. Niestety nie dla wszystkich jest to dobra wiadomość. Właściciele kramików, w którym można zakupić góralskie specjały, są zmuszeni w związku z budową opuścić plac przed Okrąglakiem. Czy poznaniakom będzie brakowało góralskiego folkloru w centrum Poznania? Ja myślę, że tą nutkę folkloru no, z pewnością można przenieść w jakieś inne miejsce Poznania, a Okrąglak no, to jest jednak duże przedsięwzięcie i szkoda, żeby taki budynek się marnował. To znaczy ja szczerze mówiąc nigdy tam nic nie kupowałam, dlatego mi osobiście pewnie nie będzie tego brakować, ale na przykład moja babcia bardzo lubi takie gadżety i myślę, że jej na pewno będzie tego brakować, ponieważ ona zawsze kupuje sobie góralskie kapcioszki na zimę, także myślę, że na pewno starsze może osoby jednak jakoś to odczują. Myślę, że tak, chociaż jak sobie teraz na nie patrzę, to warto by było te kramiki też odrestaurować. Wtedy pewnie więcej ludzi pomyślałoby sobie, szkoda likwidować coś takiego w centrum miasta. Myślę, że dobrze, że będzie przebudowa Okrąglaka, aczkolwiek czy będzie mi tego brakować? Może trochę. Wydaje mi się, że to ma jakiś swój urok, ale czy to jakoś wpłynie na tutaj na krajobraz, to nie sądzę. Myślę, że powinni jakieś fajne, ciekawe miejsce znaleźć dla kramikarzy. Czy władze Poznania mają dogodne miejsce dla kramikarzy? Na to pytanie niestety nie znamy jeszcze odpowiedzi. Dla Radia Rotunda Marcin Dzionek. Kto wystosował pismo do miast organizujących Euro 2012 i w jakiej sprawie? Sprawdzała Marta Walaszczyk. Tęczowa Trybuna, czyli specjalny sektor dla gejów. Na taki pomysł wpadł pierwszy gejowski fanklub reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wykopmy homofobię ze stadionów, modernizujmy nie tylko nasze drogi, ale także nasze umysły. To hasła popierające tę inicjatywę. Co na to nasi studenci? Moim zdaniem jest to zły pomysł. Cały czas mamy do czynienia z problemem dyskryminacji wszystkich orientacji seksualnych innych niż hetero. I za każdym razem musimy słuchać o tym, że chcą oni normalności, zwyczajnego traktowania i nie chcą potępienia, a sposób na specjalną trybunę, tak zwaną tęczową, uważam za odcięcie się i jawne samodyskryminację, bo ci ludzie będą z daleka już napiętnowani, będzie ich z daleka widać, że są inni. Takie homofobistyczne trochę poglądy niektórych Polaków, to może się dosyć nieciekawie skończyć. Czy pomysł ten to próba budowania getta, czy skuteczna polityka bezpieczeństwa? Zapraszamy do komentowania. Koniec karnawału zbliża się wielkimi krokami, w związku z tym na imprezach ostatkowych warto zadbać nie tylko o dobre samopoczucie, ale także o dobry wygląd, a przede wszystkim o wasze piękne włosy. Jakie fryzury są modne w tegorocznym karnawale? Fryzury kształtują się w zależności od urody klientów, od ich fantazji, od fryzjera fantazji, od rodzaju włosów. Zależy czym się fryzjer sugeruje, klient sugeruje, jaki to jest rodzaj balu, jakie są ozdoby do włosów, jak wygląda sukienka. Obecnie tendencja kieruje się ku naturalnym włosom bardziej. To rzeczywiście bale przez duże B. Są to włosy zawsze jednak upinane, bo to są bardzo eleganckie suknie. Tu naturalny włos niestety schodzi na drugi plan. Jakiego uczesania najlepiej unikać, wychodząc na taki wielki karnawałowy bal? Takiego, który nie pasuje do kształtu twarzy. Powiedz, do okrągłej twarzy najbardziej, jakie pasują uczesania? Półdługie, miękkie, kręcone, lekko opadające na ramiona. Do twarzy owalnej każda delikatna grzywka. To jest idealna uroda. Czy ma Pani jakąś radę dla naszych słuchaczek odnośnie karnawałowych fryzur? Tak, żeby poszalały w tym roku. Dziękuję za rozmowę. Dla Radia Rotunda Karolina Śmigielska. Najbliższy weekend będzie nie lada gratką dla wszystkich fanów poznańskiego hip-hopu, bowiem w swoim rodzinnym mieście koncert zagra m.in. doskonale znany lokalnej publiczności Szelerini, promujący swój pierwszy solowy materiał. O szczegółach Łukasz Rusiecki. Już w najbliższy piątek, 25 lutego, w poznańskim klubie Opcja odbędzie się długo oczekiwany premierowy koncert Szeleriniego, który promuje swój debiutancki solowy album PDG Gawrosz. Oprócz wcześniej wspomnianego artysty, na poznańskiej scenie zaprezentują się Chory i Ogniwo, Luzbena Crew z Torunia oraz reprezentanci gnieźnieńskiej sceny hip-hopowej Kolegium Elementy oraz Kartel. Bilety w przedsprzedaży dostępne w cenie 20 zł oraz 25 zł w dniu koncertu. Gorąco zapraszam. Dla Radia Rotunda Łukasz Rusiecki. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny serwis już we wtorek. Joanna Wężykowska, Radio Rotunda. Thank you.